inne możliwości? Wieloletnie wychowanie przejawia podobną bliskość, aczkolwiek nie zawsze pozwala dziecku, czy też młodej osobie czuć się potrzebnym i bezpiecznym. Co więcej, rodzic zastępczy nie nabywa praw rodzicielskich, zatem nie ma prawa głosu w podejmowaniu decyzji dotyczących dziecka czy też młodej osoby. Orzeczenie w sprawie zamieszkania dziecka zapewnia bezpieczeństwo młodej osobie i nadaje prawa rodzicielskie osobie, z którą dziecko będzie mieszkać. Jednak prawa rodzicielskie są równe z prawami rodziców biologicznych, zatem decyzja musi zostać podjęta w sprawie wychowania dziecka. Opiekun specjalny ma obowiązek konsultacji z rodzicami biologicznymi tylko w wyjątkowych okolicznościach. Obowiązek meldunku również wygasa, kiedy młoda osoba osiągnie 16 lat, chyba że wiekiem umownym było 18 lat. Również opieka specjalna zakończy się, gdy młoda osoba osiągnie 18 lat. W związku z adopcją dziecko jest umieszczone w domu stałego pobytu. Według adopcji rodzice biologiczni tracą prawa rodzicielskie i więzi rodzinne w większości wypadków zanikają. W pewnym sensie opieka specjalna zaciera granice pomiędzy wychowaniem zastępczym a adopcją. Efekt końcowy nie będzie ekwiwalentny adopcji, aczkolwiek zapewni większą stabilizację niż wychowanie zastępcze.